Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku warsztatu ABCRC. W dzisiejszym odcinku chciałbym się zająć, jak już pewnie zauważyliście i domyśliliście się, miernikami do pomiaru napięć akumulatorów LiPo. Głównie tego typu akumulatorów najczęściej używamy w modelarstwie. Mam tutaj przed sobą trzy rodzaje mierników. Najfajniejsza rzecz, ale o nim za chwileczkę. Dwa podstawowe mierniczki, miernik typu Brelok. Bardzo prosta sprawa. Miernik podłączany przez wtyk balansera. Co jest dobrego w tych miernikach, że odwrotne podłączenie, czy nieprawidłowe, nie przynosi żadnego efektu, ani nie niszczy miernika, z czego niezmiernie się cieszę. O, w tej pozycji zadziałał. Jest, jak widzimy, trzy cele wykryte. Napięcie pierwszej celi, napięcie drugiej celi, napięcie trzeciej celi. Wyszły jakieś wartości. No niestety na lotnisku, kiedy się spieszymy, jesteśmy roztargnieni, ciężko sobie to zdekodować, w jakim stanie ten akumulator nasz jest. Fajny miernik, szybki, podręczny, mały, lekki, no niestety nieczytelny moim zdaniem. Drugi mierniczek, w zasadzie podobna zasada działania. Dodatkowa funkcja, dwa bardzo głośne buzery oraz przełącznik, jak widzicie teraz, mikroswitch, który umożliwia nam zaprogramowanie minimalnego napięcia dla celi. No ja tutaj te buzery mam powyłączane, strasznie głośno się to drze. Tak jak widzicie, no, sumaryczne napięcie, ilość cel, napięcia dla poszczególnych cel. Przełączniczkiem możemy ustawić sobie napięcie skrajne, jakie nas interesuje, przy którym miernik będzie wydawał bardzo głośny dźwięk. A ustawmy sobie 330 V, tak żeby w razie czego jeszcze można było wylądować. Bardzo fajna rzecz, lekki, poręczny, szczególnie polecam do montażu na modelu, kiedy na przykład nie mamy możliwości zaprogramowania regulatora na odcięcie lub jest to niewskazane, tak jak to bywa w przypadku multirotorów wszelkiej maści, szczególnie 250. Bardzo fajna rzecz, polecam wszystkim ten mierniczek. Tyle z podstawowych. Teraz chciałbym Wam pokazać nowość. No to już troszeczkę większa zabawka. Bardzo fajny. Jak może go wyjmiemy, będzie nam łatwiej. Pudełeczko, na środku instrukcja. Trzyfunkcyjny, widzimy. Co my tu mamy? Tu nie mamy nic od spodu. Gniazdo zasilania JST. Gniazdo typowe modelarskie, czyli sygnał plus minus. Tu też nie mamy nic i na tej ściance, no, jak widzicie, balanser od 2 do 6S włącznie. Przede wszystkim duży, czytelny wyświetlacz. Dlaczego chciałem pokazać ten miernik? Przede wszystkim jest to miernik, dzięki któremu naprawdę jesteśmy w stanie coś wywnioskować. Bardzo szybko możemy zmonitorować dany pakiet. Ja tutaj mam kilka przykładowych. Podłączam pakiet 3S i to jest właśnie to, za co lubię ten miernik. Szybka, rzetelna informacja. Napięcie całego akumulatora, napięcia poszczególnych cel, wykryte trzy cele. Zgadza się w tym przypadku. Pomiar bardzo dokładny, trzeba przyznać. Tamte mierniczki, no różnie to z tym bywa, powiem szczerze. Akumulator jakiś 2S. No, też widzimy, całkiem nie najgorzej. Miernik posiada trzy funkcje. No, w zasadzie to nawet więcej, bo można nim nawet mierzyć napięcie baterii odbiornika. Jak widzicie, posiada trzy przyciski, czyli Mode, Discharge, Balance, czyli zademonstruję, może nie będę na sucho opowiadał. No, teraz chyba dobrze widać ekran. O. Co tutaj mamy? Przycisk Mode. Wybieramy sobie. Mamy możliwość ustawienia
napięcia, jakie chcielibyśmy osiągnąć przy funkcji balansowania akumulatora. Kolejna funkcja, rozładowanie, czyli to samo, próg, do jakiego chcielibyśmy rozładowywać akumulator. I w zasadzie tyle. Miernik ma możliwość rozładowania akumulatora, jak już wspominałem. Próg sobie wybieramy, na przykład mieliśmy tam dosyć blisko 3,7 V, więc wybierzmy sobie 3,7. Przytrzymujemy discharge. Jak widzimy, wskoczyła nam ikonka. No i tutaj fajna rzecz. Od razu mamy podgląd bieżący na to, co się dzieje z naszym akumulatorem. Podświetlane lampki oznaczają aktualne rozładowywanie danej celi. Akumulator będzie rozładowywany. No jak widzicie, zmierza sobie wszystko do 3,7 V. Cały czas miernik, cały czas próbkuje, czyli rozładowuje, sprawdza, porównuje napięcia tak, żeby wszystkie cele osiągnęły 3,7 V. Kolejna funkcja, przycisk cancel oczywiście zatrzymuje to. Kolejna funkcja to balans przez dłuższe przytrzymanie przycisku. No tutaj nie bardzo wiem, o co chodzi, ponieważ generalnie przy użyciu tej funkcji akumulator normalnie powinien być ładowany lub rozładowywany. No jeżeli sobie ustawimy na 3,60 na przykład. No tutaj każda jedna ładowarka modelarska działa na tej zasadzie, że jeżeli cela ma poniżej danego napięcia, to ją doładowuje, jeżeli ma powyżej, to ją rozładowuje. Generalnie napięcia są na akumulatorze wyrównywane. No tutaj też są wyrównywane, trzeba przyznać, bo widać, że miernik coś tam jednak robi. Natomiast zauważyłem, że nie ma czegoś takiego jak ładowanie tej słabszej celi. On rozładuje, dwie mocniejsze rozładuje do zadanego progu. Natomiast nie ma efektu ładowania trzeciej celi, na przykład słabszej. No jak widzicie tutaj, no generalnie w tej chwili pracuję na wszystkich trzech. Natomiast na przypadku innego akumulatora, ja wam może... Aha, przycisk cancel. Może w przypadku tego akumulatorka dwucelowego pokażę wam... O, balans. No tutaj będziemy mieli dalej rozładowywanie, ze względu na to, że mamy tak ustawiony próg. Balans ustawmy sobie na 3,8 V. No on nam zejdzie, będzie z tą celą schodził. Ta pierwsza, jak widzicie, jest bliska 3,8, więc nic z nią nie robi. Natomiast druga jest usilnie rozładowywana. Natomiast jeżeli sobie napięcie balansu podniesiemy na 3,90 V, to w zasadzie oprócz tego, że ikona balansowania jest aktywna, to z celami nie dzieje się nic. Generalnie powinno to działać tak, że prąd z drugiej celi jest zabierany i wpompowywany do pierwszej, po to, by je wyrównać, po prostu osiągnąć jednakowe napięcie. No tutaj niestety to nie działa tak jak powinno, no ale też nie jest to profesjonalna ładowarka, tylko urządzenie podręczne, więc po prostu no, pozwala nam tylko zbalansować do jakiegoś poziomu, czyli generalnie rozładować słabsze cele do żądanego poziomu. Fajna kolejna rzecz, tutaj może na tym akumulatorze tego nie zobaczymy, ponieważ cele są w miarę równe. Muszę poszukać jakiegoś gorszego akumulatorka. O, mam tutaj jakiś również 3S akumulator. O, teraz to widać. Widzicie, że druga cela praktycznie nie nadaje się już do użytku. Jesteśmy o tym informowani. W tym momencie widać to dosyć drastycznie. W każdym razie miernik jest
zaprogramowany fabrycznie tak, że jeżeli odchył pomiędzy kolejnymi celami, czy pomiędzy poszczególnymi celami tego akumulatora jest większy niż 0,2 V, dostajemy taką informację, żeby sprawdzić daną celę. No jest to tylko orientacyjna sprawa, wiadomo, jeżeli już akumulator jest w takiej kondycji jak ten, no niestety do dalszego użycia się już nie nadaje, więc niewiele nam to pomaga. W każdym razie no, fajne w tym mierniku jest to, że mamy od razu czytelną, jasną informację o tym, jaki jest stan naszego akumulatora. Co jeszcze? No sprawdźmy tu jakiegoś potworka jeszcze. Czterocelowy. No i tutaj właśnie fajnie widać, no ta różnica jeszcze jest na tyle mała, że miernik jeszcze nie wykrył, że coś z kondycją akumulatora jest nie tak. W każdym razie no widać to gołym okiem, że pierwsza cela jest wyraźnie słabsza od pozostałych, z tym, że być może jest to też kwestia naładowania. No ten akumulator dość długo mógł leżeć w stanie naładowanym, więc no prawdopodobnie coś na tej pierwszej celi już straciliśmy z żywotności tego akumulatora. Jeszcze ostatnia funkcja tego miernika. Jedną sekundkę. Mam pomiar. Jak zauważyliście na początku, miernik ma tutaj dwa złącza, czyli zasilanie z zewnętrznego źródła JST oraz złącze, no, złącze serwa. Służy ono do pomiaru napięcia odbiornika. Wpinamy zgodnie z nomenklaturą, minus czarny. No nie dzieje się nic, dlatego właśnie, że musimy go zasilić. Niestety miernik ten działa dopiero od 7,4 V, dlatego też producent udostępnił nam to gniazdo. Jak widzicie, napięcie odbiornika, baterii odbiornika w tym momencie, no ja tutaj mam takie pomocny akumulator, powiedzmy, że tylko żeby wam pokazać, jak to działa. 5,59 V. Jesteśmy w stanie też na lotnisku szybciutko sobie to zmierzyć. I to tyle chyba na temat tego urządzenia. Polecam wszystkim, małe, lekkie, poręczne, bardzo dokładne przede wszystkim i wizualnie doskonale rozwiązane. No, jak już mówiłem, ze względu na to, że mamy bezpośredni podgląd na wszystkie cele naraz. Cele są, napięcia są bardzo, bardzo ładnie aktualizowane. Odbywa się to praktycznie, można powiedzieć, na bieżąco. Polecam wszystkim to urządzenie. Na tyle. Na dziś to już chyba tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę i polecam się na przyszłość. Cześć.